Cześć! Marzy Wam się czarna ceramika w łazience? Ten odcinek będzie o plusach i minusach takiego rozwiązania. Czarna ceramika nie jest już nowością. Praktycznie każda firma ma w swojej ofercie czarne miski WC, czarne umywalki, czarne wanny, a nawet brodziki. Natomiast kilka lat temu, kiedy ten asortyment wchodził na rynek, rzeczywiście było tylko kilku producentów, którzy mogli poszczycić się taką nowinką i takim bajerem. Bo nie ukrywajmy, że czarna ceramika to poniekąd rozwiązanie luksusowe, eleganckie, bardzo designerskie i nieszablonowe. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Może zacznę od takich cech, które narzucają się na pierwszy strzał, czyli cena. Teraz, kiedy już na rynku jest naprawdę wiele dostępnych modeli, te ceny wahają się i niektóre są w bardzo przystępnych cenach, a niektóre są bardzo wygórowane. Oczywiście po pierwsze marka robi swoje, ale po drugie także jakość. Nie wybierałabym tych produktów, które są totalnie najtańsze, ponieważ zwykle nie mają one ani żadnej powłoki ochronnej i być może sama ceramika jest gorszej jakości, także możemy sobie strzelić w kolano. Ale co by nie było, czarna ceramika jest zdecydowanie droższa od białej. Więc jeżeli myślicie o aranżacji swojej łazienki i Wasz budżet jest mocno ograniczony, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście warto jest doinwestować do tego czarnego koloru. Kolejną ważną cechą jest fakt, że czarna ceramika chłonie otoczenie. Czarna matowa ceramika. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli macie łazienkę albo planujecie łazienkę w kolorystyce beżowej, drewnianej, brązowej, ciepłej, jeszcze macie ciepłe oświetlenie, to na pewno będzie ona wyglądać trochę bardziej jakby była ciemnobrązowa, aniżeli totalnie czarna. Uważam, że to nie jest minus, być może nawet plus, bo wygląda to elegancko, fajnie, komponuje się z całością i tak jak wspomniałam, też oświetlenie ma duże znaczenie, bo inaczej ona się będzie prezentować przy ciepłym oświetleniu, a inaczej przy chłodnym. Następna kwestia, która pewnie jest najważniejsza, jeśli chodzi o samo użytkowanie, to fakt, że wszelkie zacieki, zabrudzenia będą o wiele bardziej widoczne na ciemnej ceramice i musimy mieć świadomość, że nawet po każdym myciu rąk będzie trzeba tą umywalkę przetrzeć. Tak więc tutaj dla osób, które są pedantyczne, które muszą mieć bardzo czysto w mieszkaniu, w łazience, nastawcie się na to, że po prostu sprzątanie takiej łazienki, takiej ceramiki będzie dużo bardziej czasochłonne, aniżeli by to była ceramika w kolorze białym. Jeżeli decydujecie się na czarną umywalkę i macie możliwość zastosowania baterii umywalkowej wychodzącej ze ściany, a nie bezpośrednio z umywalki, to zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego, że przy baterii umywalkowej zawsze gromadzi się osad, gromadzi się kamień i w momencie, jeżeli ona stoi na umywalce, to wszystko spływa nam na tą umywalkę, na której wszystko widać, bo jest ona czarna, więc na pewno bateria wychodząca ze ściany jest bardziej praktycznym rozwiązaniem i zaszczędzi nam trochę sprzątania. Jeśli chodzi o miskę WC, wnętrze powinno być szkliwione. Wiele modeli ma także dodatkową powłokę ochronną, która zabezpiecza przed środkami chemicznymi, którymi myjemy miskę. Pamiętajcie, że ciemna ceramika nie jest barwiona w masie. To znaczy, że przy wszelkiego rodzaju uszkodzeniu, zarysowaniu, ukruszeniu spod spodu wyjdzie nam jasny kolor ceramiki, taki kremowy. Więc w tym wypadku już się tego nie ukryje. Będzie można ewentualnie skorzystać z jednego z zestawów naprawczych, które są teraz też dostępne na rynku. Ale co by nie było, na białej ceramice na pewno takie uszkodzenie będzie mniej widoczne. Jeśli chodzi o ciemne wanny, tutaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Wanna z konglomeratu jest odlewana w całości, więc jest ona barwiona w masie. Także w tym wypadku ukruszenia, uszkodzenia będą trochę mniej widoczne, natomiast wszelkiego rodzaju zarysowania można pokusić się o delikatne wypolerowanie, ale i tak no nie ukryjemy tego, nie ukryjemy tego. Także jeżeli zastanawiacie się nad ciemną ceramiką, na pewno dobrze jest skonsultować ten wybór z fachowcem w sklepie, dopytać się u producenta, z czego to jest zrobione, czy są te zestawy naprawcze, jaka jest ewentualnie gwarancja, czy jest powłoka ochronna. To są ważne elementy, które
mogą Wam ułatwić późniejsze użytkowanie danego produktu. Jeśli chodzi o same aspekty wizualne, no tutaj wszystko zależy od aranżacji i od Waszych upodobań, Waszych wyobrażeń na temat łazienki. Jeżeli chcecie mieć ciemną aranżację, taką bardziej przytulną, to ciemna ceramika na pewno świetnie się wpisze. Na pewno doda ona charakteru, na pewno doda ona elegancji, właśnie tego luksusu i będzie mniej standardowym rozwiązaniem. Tak zupełnie już na koniec, na podsumowanie dodam, że jeżeli Wam się marzy ta ciemna ceramika i jesteście w stanie myć ją prawie że codziennie, to nie rezygnujcie z tych marzeń. Jeżeli Wam się ona fajnie wpisuje w aranżację i na przykład jest to Wasza druga łazienka, to jak najbardziej bym w to poszła, mając na uwadze te wszystkie wcześniejsze minusiki, o których wspomniałam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, serdecznie Was do tego zapraszam. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A jeżeli macie u siebie czarną ceramikę, jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i doświadczeń. Piszcie wszystko w komentarzu i podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.